Szanowni Państwo, thank you.
i województwa łódzkiego. Dwukrotnie brała udział w Mistrzostwach Europy w drużyn pięcioosobowych, które odbywały się w Holandii w 2003 i 2004 roku, zdobywając drugie miejsce. A to miasto oczywiście warto odwiedzić. Ma mnóstwo zabytków, ale dlatego, że właśnie Puerczycy diabeł i przywódcy. Powitajmy na parkiecie. Jedno, dwa, Ryszyna! Ale lotu, Luka Estromień Żary. Klub Promień Żary powstał w 1945 roku. Od tego czasu szkoli dzieci i młodzież, zarówno chłopców, jak i dziewczęta. Seniorzy drużyny występują obecnie w klasie okręgowej. Żary zlokalizowane są w województwie lubuskim. Miasto leży między dwoma dopływami. Dopływami Odry, Wodry i Dysą Łużycką. Szanowni Państwo, UKS! Promień Żary! Lubawa. To ogromny zaszczyt. To aktualnie
młodość, marzenia, ambicja, żeby osiągnąć coś, co trzeba osiągnąć, sprawiło, że rozpoczęła się piękna historia w stalu w małym, 10 000 miasteczku Lubawie. Gdzieś stąd to hasło, które przyświęca temu klubowi od wielu lat. Choć ma wiele charyzmu, jest malutkie, ale teraz właśnie płynie z mistrza Polski futsal. Przed Wami do hymnu. Jest to sam, jest to...
pana burmistrza miasta Łódzka, pana Jacka Raczeka. Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że to właśnie Łódzka jest gospodarzem mistrzostw młodzieżowych, mistrzostw polskich futsalów. Jest to pierwsza impreza mistrzowskiej, która odbywa się na naszym terenie. Ja z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego faktu, że właśnie dzisiaj jesteśmy tutaj w naszym mieście. Wiadomo, że na pewno i wyniki sportowe były nieobojętne tym, którzy tę decyzję podejmowali. Dlatego pozwólcie, że serdecznie podziękuję naszym młodym piłkarzom, którzy od 3 lat plasują się w czołówce mistrzostw Polski, ich trenerom, działaczom sportowym oraz panu prezesowi Schroederowi klubu sportowego Jacka Raczka, który przygotował to wszystko i dzięki nim właśnie taka piękna impreza jest tutaj w naszym mieście. Młodzi piłkarze, do was chciałem kilka słów powiedzieć. Życzę wam, żeby ta impreza dla was była impreza jak z wszechmiarów udana. Życzę wam sportowej podstawy rozgrywania wszystkich meczy zasadami fair play. I jedna zasada, niech wygrają najlepsi. Kibice, bardzo się cieszę, że tylu was jest dzisiaj na trybunach. Życzę wam wielu wrażeń sportowych. Proszę o łączny doping. I słuchajcie, na wszystkich. Życzę wam miłego pobytu w naszym mieście. Naprawdę Łódzka jest pięknym miastem. Zachęcam was o każdej porze roku. Przyjeżdżajcie do nas, odpoczywajcie, bawcie się, uprawiajcie sport, grajcie w piłkę. Pozwólcie państwu, że jak na każdym mistrzostwach, na każdym turnieju wypłoszę tę formułę, która otwiera panem do ludzi. A więc Młodzieżowe Mistrzostwa Polski futsal Łódzka 2018 uważam za otwarte. Wielkie brawa dla pana burmistrza Jacka Raczeka, gminy zaangażowane miasta. Dzisiaj tego turnieju to nie było, ale poprosimy o wiedzę pana wiceprzewodniczącego, wiceprzewodniczącego, przepraszam, powiatu polskiego, pana Rafała Korona. Witam państwa bardzo serdecznie. Witam wszystkich zawodników, trenerów, organizatorów, a przede wszystkim kibiców. Życzę wszystkim wspaniałej rywalizacji i wspaniałego odkrycenia czasu w Łódzce przez najbliższe 2 dni. Dziękuję Ci. Wielkie brawa dla pana wiceprzewodniczącego powiatu szulskiego, pana Rafała Panowa. Szanowni państwo, to jeszcze raz, bardzo przypomnienia, przed wami.